każdym razie załadowano nas do wagonów takich bydlęcych. Mieliśmy takie okienka na górze. No i nic, puste podłogi, więc żeśmy tak się porozkładali. Właśnie posiadali tam. Nie wiadomo było w ogóle, bo to zamknęli i już człowiek nic nie widzi świata, bo przecież okienka w tych bydlęcych wagonach są na wysokości tam, a jeszcze przy moim wzroście, to ja tam nic kompletnie. Najgorzej to, przepraszam, było z potrzebami. Ale robili przerwy, tylko było upokarzające, bo z chłopcami. Otwierali wagony i nasze, i chłopców, i wszyscy tam w tych przy tym nasypie torów. Co było? O Jezus Maria, strasznie. I dosłownie powiem szczerze, że dziewczyny, bo chłopcy tam się odwrócili gdzieś tam i już, no ale dziewczyny. I one nie mogły w ogóle, dopiero wsiadają do później, co ja mam zrobić. Ale myśmy miały szczęście, bo w rogu była przegniła jedna deska. No i tak długo i żeśmy dziurkę zrobiły i taki, no Jezus, nie chcę, przepraszam, opowiadać, bo to... Smutne. Tak, to te sprawy były bardzo, bardzo trudne. A propos pytań właśnie, to miałam spotkanie z dziećmi z przedszkola, z tej klasy starszaków. Coś cudownego, co za spotkanie. I w pewnym momencie i opowiadam o powstaniu, no w takiej formie gawędziarskiej bardziej, bo przecież do dzieci nie. I no i mówię, że zburzona Warszawa, że Niemcy, jak żeśmy opuścili, wybuch ten, a taka dziewczyna podnosi rączkę. Ja mówię, słucham. A mogę panią ja mówię, możesz mnie pytać, gdzie pani robiła siusiu? O, nikt nie pomyślał, a ona zburzone domy, no to gdzie? Ja mówię, przyznam ci się, że w gruzach. Tylko szukałam takiego miejsca, żeby mnie nikt nie zobaczył. Bo nie było już, a no bo pani powiedziała, że Warszawa zburzona, to i ubikacji też nie było. Piękne. Bo jedna pani na takim spotkaniu zapytała, gdzie myśmy się myły. I daje słowo, że ja się zaczęłam zastanawiać, czy ja przez ostatni miesiąc, czy tam trzy tygodnie, to chyba się w ogóle nie myłam, bo już taka była tragiczna sytuacja, że myśmy nie miały wody do picia. Tam się zbierało, jak deszcz spadł, ale pogoda nam dopisywała. Więc, ale jednak ta deszczówka, no to później ja się na naszych spotkaniach, ja mówię, słuchajcie, jak myśmy się myli? I też znowu konsternacja, bo się nikt nie zastanawiał. Takie przyziemne niby sprawy, a jakże życiowe. No teraz nas pozbawić tej możliwości, jeszcze ze świadomością, że, bo jeszcze wtedy to człowiek nie był przygotowany na takie, niesamowite takie są. I właśnie w takich spotkaniach czasami się odkrywa nowe tematy, jak to było. Myśmy na to nie zwracali uwagi. Ja myślę, że jakimiś tam ściereczkami, z czymś tam się człowiek przetarł i na tym się kończyło, bo przecież... Tak. Ale to tak, przepraszam, bo tak wtrąciłam, ale to tak bywa, że wpadają takie historie i zresztą wywołane przez słuchaczy. Bardzo są takie te spotkania, no, dużo dające właśnie, bo w życiu myśmy się nie... Jak ja na zebraniu mówię, słuchajcie, jak myśmy się myli, to wszyscy w ogóle byli, no, zaskoczeni wręcz. Nie, nie, no,
Nie wiadomo. Już nam to byle nie przywiązywaliśmy do tego wagi. Bo były ważniejsze sprawy po prostu. Wracamy do naszych obozów. A natomiast w obozach, a propos mycia, to powiem szczerze, że wolałabym się chyba przez pół roku nie myć. Ale ja byłam wtedy jednak bardzo młodziutka. I jak patrzyłam na te trochę starsze koleżanki, to widziałam, że one były bardziej takie przerażone. Ja byłam zawstydzona, bo myśmy się musiały rozebrać. Nam ubranie na wieszaku wieszali w takich odszalniach. No później bardzo ładnie żeśmy pachniały. No, straszne to było. Myśmy się dusiły naszym własnym ubraniem. Straszne to było, ale trochę te wszy zwalczano. No w każdym razie upokarzające było potwornie, bo my nago do tych otwartych, tych prysznicy, do tego wszystkiego, a oni przechodzili się z bronią w mundurach tym. Coś nieprawdopodobnego. To ja powiem szczerze, że jak patrzę na to z perspektywy lat, to tym bardziej mi się to wydaje przerażające, upokarzające. Wtedy w tym nawale tych potwornych przejść, jakie miałyśmy, to nie stanowiło to takiego, prawda, zupełnie co innego. Może i o tym nie myślałyśmy, czy się umyć, czy nie. W każdym razie to wszystko się wyzwala właśnie w takich rozmowach, jakichś wspomnieniach, jak człowiek spojrzy i się zastanowi i trochę wydorośleje, bo jednak ja taka za bardzo dorosła jeszcze wtedy nie byłam, a szczególnie wtedy, bo dzisiaj to dziewczynki 15-letnie to już są mamami, prawda? A ja z tym chłopcem, z tym rozbieraniem miałam takie perturbacje, że koniec świata zupełnie. Tak, najlepsze, że człowiek nie zdawał sobie sprawy nawet, że to coś się tam dzieje, a to się rzeczywiście... Ach, to wszystko jest... No i tak obóz nasz wyzwolili towarzysze ze wschodu. I akurat muszę, to już pech chyba, miałam służbę przy panu pułkowniku, dowódcy naszego obozu. Bo już on przejął to wszystko, no bo już Niemcy... Aha! Zapomniałam powiedzieć, że Niemcy zrobili taki spęd wszystkich obozowiczów na takim placyku. I zaproponowali, powiedzieli, że wychodzą jutro, opuszczają obóz. I kto chce z nimi iść za łabę, to może do nich dołączyć. Oni obóz zostawiają otwarty. Natomiast zbliżają się, zgodnie notabene z umową, wojska radzieckie. No i naturalnie bardzo były podzielone zdania. Jedno zasadnicze, które chyba przeważało, to obawa, że jak opuścimy obóz, przestanie działać konwencja genewska i nas mogą rozwalić bez powodu i bez tego. A poza tym z kolei lewicujący nasi koledzy czy koleżanki mówili, że to będzie uznawane za pójście z Niemcami. Kolaboracja. Tak, kolaboracja. Wobec tego podobno wyszło 60 osób. Albo 80, bo nie bardzo, ale najczęściej słyszę, że 60. Ale materiałów na ten temat raczej nie doszukałam się, tylko w rozmowach takich wspomnieniowych, bo myśmy mieli nawet
było koło. I ja tam trochę działałam przy tym, ale już niestety. Koło więźniarek, tak? Tak, jeńców wojennych. Jeńców wojennych z tego. I nawet tu u mnie były spotkania i jeszcze, a to ja chyba panu opowiadałam, może bardzo się włączył do honoru na tego naszych Niemiec, doktor medycyny, bardzo silnie związany z Polską, nie wiedzieliśmy nawet o co chodzi. A to była historia niesamowita. I on zainicjował w Lansdorfie, w tym pierwszym obozie pod Opolem, cmentarz, taki pomniczek, tak? No, bardzo. No i przyjechał do Polski, ja zrobiłam spotkanie. No było chyba ze 20 osób albo więcej. Tak, przy tym mieszkaniu. Tym. No, ale ja byłam młoda, to byłam energiczna. Nie było problemów. No w każdym razie wchodzi tego, z żoną nawet przyjechał. Ja zresztą byłam później tam. Też miałam spotkanie z niemiecką młodzieżą. Bardzo. Życzliwa, bardzo. I ja mówię, no bardzo mi miło panią poznać. Ja mówię, matko jedyna, jak pan mówi po polsku? Przepraszam, czy pan jest Polakiem, czy pan jest Niemcem? Ja jestem Niemcem. A ja mówię, gdzie się, skąd pan ten? Marysia mnie nauczyła. Pierwsza myśl, że złapana w Polsce, w łapance, służyła w domu niemieckim i uczyła to dziecko tego niemieckiego. Polskiego, tak. Ale absolutnie bez żadnego nalotu, nic. No i tam, ja nie mogę się nadziwić, jak pan ten, a on mówi, proszę pani, bo ja jestem tak właściwie, bo ja się w Polsce urodziłem. I mieszkałem przed wojną w Polsce. Kilka lat. A ja mówię, a gdzie pan się urodził? A, w najpiękniejszym regionie Polski, na Kujawach. Ja mówię, bardzo przepraszam, czy pan wie, że ja na Kujawach się urodziłam, bo myślałam, że może on wie i tak, no bo to już wybrać ktoś w Niemczech i ja tu i oboje spotykamy się i oboje na Kujawach. 7 kilometrów od siebie. I on znał waganiec. Pamięta. Niesamowite. I więc co się okazało? Ja nie wiedziałam, bo za mała byłam. Było całe, ja nie osiedle, osiedle Sada. Czy coś, niemieckie. O, tam osiedleńcy tacy mieszkali lata całe. Całe lata i on się tam właśnie urodził i żeby nie wojna, to on by nie wyjechał stamtąd. Tylko Niemcy. Niemcy Niemców wywieźli w głąb Niemiec, żeby tu nie dać. Mimo, że tam zrobili rajch. Dlatego nas w pierwszych rzutach wyrzucili stamtąd. Ale to było niesamowite spotkanie. No ja mówię, no proszę, dwóch Kujawiaków. No. Ja, i to on mówi, ja mówię, waganiec. Ja mówię, koło Nieszawy. No jak no koło Nieszawy? To mój potem, jak to się powiat, region. No i no, przemiły ogromnej kultury i właśnie przez, no wręcz miłość do Polski spowodowała, że on tak dużo dla tego obozu. Wszystko on robił, wszystko.
i robił te zloty tam i to i ostatnio przyjechał też z żoną, a żona uczyła się polskiego. Muszę znać polski, bo jak jedziemy do Polski, to mąż mi tłumaczy, a ja chcę, żebym ja sama mogła. Więc tam za drugim razem już troszkę tam zdań kleciła, ale trudno jej było. To jest trudny język, szczególnie wymowy. No ale to ja tak się rozgadałam, ale to się wiąże z obozem. Wyruszyłam, jak powiedziałam, z pięcioma, nas sześć było, koleżankami, piechotą do Polski, Via Milberg, obóz jeniecki, jeńców wojennych naturalnie z 1939 roku. W obozie tym był mój brat, ale go wywieźli, jak wspomniałam, i zajęli się nami jego przyjaciele obozowi. I wracaliśmy do Polski na piechotę. Po drodze, to już było chyba na loże. Podstawili nam, tylko nie powiem miejscowości, bo przyznam się, że nie pomnę, bo to mała była miejscowość i tam już zaczęły kursować pociągi. No ale kilkaset kilometrów żeśmy przeszły, tak. Ale za to luksusowo mieszkałyśmy w tych opuszczonych miasteczkach. Doszczętnie opuszczone. Do jednego Niemca. W żadnym mieszkaniu pan nie spotkał Niemca. Mieszkania otwarte. Wszystko. Myśmy wchodziły, wyjmowały pościel z tego. Dlatego taki był handel. Zaraz pan nie może pamiętać, gdzie. Ale był taki, że na rynkach, w miastach polskich byli, jak to się nazywali? Nie. Ojej, no kompletnie. No nazywali się specjalnie tacy, którzy jeździli do Niemiec, szabrownicy. O, bo teraz szabrowali. Tak, przywozili do Polski i tam sprzedawali niemieckie te. Także to było, to jednak taka bardzo przykra karta w naszej przeszłości. No ale wszędzie się coś zawsze. Też ludzie pozbawieni wszystkiego. Wychodzili z założenia, że oni nam, to teraz my wam, tak? I na zasadzie takiej. W każdym razie to nie było takie bardzo przyjemne. No, czyli stacjonujemy po drodze. Po drodze już coraz jest. A jeszcze muszę wspomnieć pana porucznika z Armii Ludowej. Tak się nazywała ta Polska ze wschodu, a Armia Ludowa. I taki porucznik młody i zobaczył nas w tej grupie jeńców. Sześć dziewczyn. I od razu się domyślił, że my jesteśmy z powstania. Bo jednak miałyśmy takie nakrycia, że tak powiem, jeszcze niedobitki na sobie. I on podszedł, czy panie mogłyby ze mną na bok przejść. Przeszłyśmy, a on bardzo uprzedzam panie. A bo myśmy już do Łodzi się, rada do Łodzi się miały dojechać, o, pamiętam. I AK jest niemile widziane, delikatnie określił. I raczej niech panie się nie przyznają. Niech panie mówią, że panie wracają z robót. Absolutnie nie z obozu jenieckiego. No i a myśmy miały wieś jako psztal obok naszego obozu.
I ta Jakob Stalu tkwiła nam, więc się nie pomylimy. I umówiłyśmy się, że byłyśmy na robotach u chłopów Jakob Stal. I żadna się nie pomyliła, bo po jednej nas zabierali na przesłuchanie na dworcu w Łodzi. Tam jest głównie fabryczna, Łódź Fabryczna i Łódź Jarden. I myśmy miały z jednej łodzi, jednego dworca pojechać na drugi dworzec, bo z tamtego była dalsza droga ku Warszawie. No to też była straszna, no bo to przecież wszystko jest, jeszcze było w powijakach. No i żeśmy wyszły zwycięsko. Nie przyczepili się jednym słowem do nas i puścili nas. No trochę gorzej było już potem, ale to już jest co innego, to już jest Warszawa. A ja jeszcze byłam we Włocławku, jak wróciłam na Kujawy. Nie wspomniałam, może poprzednio, że po śmierci rodziców moim opiekunem został późniejszy zresztą, ale ksiądz Stefan Wyszyński wówczas, chyba kanonikiem był już. W każdym razie był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, a ja mieszkałam w internacie u sióstr niepokalanych, też na seminaryjnej, jakiś 200 metrów od seminarium. We Włocławku po wojnie byłam 2 lata w tym internacie. Tam zdałam małą maturę i w międzyczasie wróciło moje rodzeństwo. To znaczy jeden, ten brat najstarszy z 1939 roku i moja siostra, już mężatka. I już przyszła mama i do tego bliźniaków. Tak. Postanowiła, że dzieci urodzi w Polsce. I urodziła 2 synów. Także mam siostrzeńców, 2 bliźniaków, już trochę dużych chłopców po 70. No ale trudno, ja miałam 17 lat, jak się urodziłam. Dumna byłam, bo dostałam depeszę. Ciocie Krysie całują. Jacek i Marek, tak, tak. Mój Boże kochany, jakie to były piękne czasy. Ja byłam wtedy w tym internacie. No i przyjechałam do Warszawy, do mojej siostry. Mieszkałam u siostry, opiekowała się mną i poszłam do dosyć takiego nieznanego liceum. Mianowicie to się nazywało Liceum Przemysłu Gospodniego. A to jest po prostu liceum hotelarskie. Bo przyznam się, że liczyłam się z jednym faktem, że po maturze już pójdę do pracy, bo warunki, w jakich myśmy żyli, były raczej trochę trudne. No, skończyłam to liceum, notabene bardzo ciekawe, dużo, dużo nauczyciele, właśnie profesorowie się mówiło, już w gimnazjum, w tym to profesorowie, o dużej kultury, jeszcze tacy przedwojenni, jak ja nazywam. Nie, no dzisiaj też są inne, absolutnie, tylko ja mówię w sensie takim obyczajowym bardziej ten. No ale skończyłam, mimo tych trudności, siostra popierała mnie i chciałam zdawać na SWW, na Wydział Dietetyczny, bo to trochę z tą szkołą się wiązało, bo tam też miałam jedną lekcję gospodarstwa, nie,
Gotowania chyba, ja nawet nie czy pamiętam. Żywienie, czy gotowanie? Tak, tak, no. Nie, więc miałyśmy poważne przedmioty. Prawo na przykład w bardzo szerokim zakresie, bardzo. No bo tutaj to już trzeba znać. No ale to nie o tym mamy mówić. I niestety dosłownie no, na dni przed egzaminem dostałam zawiadomienie, że na SWU Wydział Dietetyczny został zawieszony w swojej działalności z uwagi na brak kandydatów. Ja mówię, jak to brak kandydatów, a ja to co? No ale taki kandydat się nie liczył jeden. Dla mnie nie będą wydziału otwierać. No i poszłam do pracy przez rok, bo mnie zaproponowano ogrodnictwo, rolnictwo, leśnictwo. No a to raczej mnie nie interesowało, wobec czego podjęłam pracę w budownictwie zresztą. I cały czas się tego budownictwa tak na dobrą sprawę trzymałam. I za rok, ku zaskoczeniu wszystkich, może nie wszystkich, ale wielu, dawałam do Wyższej Szkoły Teatralnej. A muszę się przyznać, że po wojnie nawet troszkę występowałam w Teatrze Profesławku. Tak, mam tak. Uczyłam się śpiewu, uczyłam się tańca, uczyłam się gry na fortepianie. Taka byłam bardzo dobrze zapowiadającą się dziewczynką, ale nic z tego nie osiągnęłam. Znaczy, osiągnęłam bardzo dużo. Bardzo dużo, przepraszam. Ale w tym zakresie nie. Ale to muszę, a to później. No i w każdym razie do szkoły teatralnej. No i melduję się, zresztą było trochę kłopotliwe to zdawanie, bo było 410 kandydatów dopuszczonych do egzaminu, wybranych, nie wiem na jakiej podstawie, około 150, a miejsc było 30, w tym 10 dla dziewcząt i 20 dla chłopców. I ja w to weszłam. No, nawet miałam takie możliwości, że jeden z postawionych dosyć tak twardo, mocno w tej no, świecie teatralnym. Nie skorzystałam z jego pomocy, ale może z uwagi na to, że postanowiłam, że jeżeli zdam, to znaczy się jestem zdolna i warta tego, a jeżeli za protekcją, to znaczy, że jestem zerem, a tylko dzięki protekcji, bo to nigdy później nie można wywalić. A nie, nigdy nie lubiłam i chyba nadal nie lubię protekcji. To jakaś może taka moja cecha bardzo dominująca. Nie skorzystałam z pomocy i przystąpiłam do egzaminu. No wchodzę i mistrz Zelwerowicz. No uśmiechnęłam się do wszystkich, a komisja była o tyle bogata, że sama komisja to może liczyła ze 12 osób w pierwszym rzędzie, ale byli studenci ostatnich lat z tyłu, więc to tworzyło taką już widownię niemalże. No i pan Zelwerowicz tak się spojrzał i jest pani nieprzebraną skarbnicą wdzięku kobiecego. A mnie uprzedzano, że podobno właśnie w tym usiłują wytrącić troszkę z pantałyku zdających i tak, więc myślę, aha, to się zaczyna. Więc wobec tego skłoniłam głowę, podziękowałam ładnie. No i przystąpiłam do egzaminu, więc jak wiesz, notabene o Powstaniu Warszawskim, później wyjątek z książki Andrzejewskiego. Naturalnie urywek z zemsty,
który to urywek już polecono mi, mówi, tam przytaczać na kanapce takiej. Kazali mi się położyć, położyłam się i przysiadł się wielki aktor polski, pan Woszczerowicz. Już niewiele osób go pamięta, bo to jest aktor lat przedwojennych. Już jak mnie egzaminował, to już był bardzo wiekowy. No i mówi, teraz proszę do mnie, mówi, będziemy odgrywać tam telimenę. Dobrze. W pewnym momencie przerywa i mówi, niech pani się do mnie nie wdzięczy, bo dzisiejsza publiczność nie patrzy na wdzięki kobiece, tylko na realizm socjalistyczny. Przyznam się, że nie bardzo wiedziałam, o co chodzi z tym realizmem socjalistycznym, ale sama nazwa już mnie troszkę wytrąciła z pantałyku i powiedziałam do pana Woszczerowicza, że obawiam się, że publiczność, jeżeli chodzi o mnie, to chyba nie doszuka się tego realizmu socjalistycznego. Przede wszystkim, bo nie rozumiem, poza tym, co ma realizm socjalistyczny do sztuki. Także muszę od razu panu powiedzieć, że chyba będę miała kłopoty przed panem wystąpić, biorąc pod uwagę pana zalecenia czy tam spostrzeżenia. No i naturalnie podziękowano mi natychmiast. No to kończymy egzamin, dziękujemy pani. Ale z uśmiechem, muszę powiedzieć, to powiedzieli. Może nawet, może był to uśmiech ironiczny, złośliwy, nie wiem. A może ten socjalistyczny już wtedy. W każdym razie wyszłam i czułam, że przegrałam. No i przegrałam. Nawet nie było w ogóle szansy. Także nie znalazłam się już na liście, nawet do następnego egzaminu, bo to był wstępny. Także nie było jeszcze ten, więc... Trochę mi było smutno, że nie jestem tak utalentowana, a tak marzyłam o tym. Zresztą miałam wuja aktora wielkiego też. Ale... No i poszłam do pracy z tym, że rzeczywiście troszeczkę wtedy jeszcze, za moich bardzo, bardzo młodych lat, 70 lat temu, to można się było dokształcać. Jednak były pewne w zakładach pracy organizowane. Ja bardzo dużo, mieliśmy takiego cudownego radcę prawnego, notabene on swego czasu wykładał, ale już jak wybuchł ten socjalizm czy ta demokracja, on już pożegnał się zupełnie z uczelnią. Już nie nawet nie zaczynał i był radcą prawnym. On bardzo się starał, żeby nasze przygotowanie, nawet z nazwy to nieważne, ale jeżeli chodzi o naukę, to była to bardzo dużo mi to dało. On powiedział, że to jest zupełnie tak, jakby pani prawo skończyła. Socjalistyczny. No więc na tym to się tak właśnie skończyło. No i zostałam w tym budownictwie z tym, że najpierw byłam w wykonawstwie w zarządach tych, a później w spółdzielczości mieszkaniowej. No i tu już zakotwiczyłam na długie lata. Troszkę awansowałam, nawet tak do stanowiska wiceprezesa, więc to jest już raczej wysoki ten.
I proszę sobie wyobrazić, że byłam chyba jednym prezesem, wiceprezesem w zarządzie bezpartyjna i chyba jedna, która paliła papierosy na zebraniu. No, bo byłam jedyną wtedy kobietą, później przyszła pani Jadzia, pani Jadwiga, przemiła, przeurocza pani, no ale już zaangażowana bardziej, no, przeurocza niestety, zmarła młodo. Bardzo ją lubiłam. W innej spółdzielni też była wiceprezesem do spraw członkowsko-mieszkaniowych, tę samą branżę prowadziła, co ja, w Ursynowie. W starym Ursynowie. Już to nie ma. Już jest 8 spółdzielni teraz. Na 8 osób dostało stanowiska prezesów, tak, zamiast jednego. No tak. No ale w każdym razie wspominam, nawet powiem szczerze, że z dużą taką serdecznością, może za duże słowo, ale takim bardzo miło. O. Jednak to grono osób pracujących w tej dziedzinie i ten, to wszyscy byli jacyś tacy przyjemni. Trochę mieliśmy kłopotów, ale to już nie temat. W każdym razie swobody za bardzo w działaniu naszym nie było. A to już jak to było, to można sobie domówić. A kto potrafi, to dośpiewać. Pani Krysia, jeszcze związki z prymasem. Czy jeżeli no. można ten wątek... A to ja muszę wrócić do powrotu z obozu, do Włocławka. No naturalnie, jak przyjechałam do Włocławka, to zatrzymałam się u mojego wuja. On miał bardzo trudne warunki, bo córki z mężami, wszystko to powysiedlane było po tego. Ciężko. To był ten 45. To bardzo było. Ale króciutko byłam, bo właśnie dowiedziałam się, że jest prymas, znaczy się, że ksiądz w seminarium duchownym. No i pobiegłam do niego, żeby go powitać. Pamiętałam go troszkę jak przez mgłę. Nie byłam za duża dziewczynka przed wojną, no ale znał mnie rodziców i od lat. I moja mama po śmierci ojca mojego, znaczy po zamordowaniu mojego ojca, zachorowała i umarła na stole operacyjnym. Nie było ratunku. I tak w wieku 11 lat nie miałam rodziców. Nie mylę się, 11 jak tatuś i 12 jak mama. Zaczęłam 12, tak. No i jak wróciłam z obozu, bo to cały czas okupacja. Jak wróciłam z obozu, no to właśnie trafiłam do Włocławka. Dowiedziałam się, że jest, a mama moja w testamencie powierzyła mnie prymasowi. Znaczy późniejszemu, ja tak mówię. Większość spędziłam już jako prymasa. Jeszcze byłam panną, jak był już prymasem przecież. No i poszłam. No bardzo się ucieszył, bardzo wnętrzą przeżywał, bo wszyscy wiedzieli o śmierci rodziców. No i właśnie pomógł mi zdobyć miejsce u sióstr niepokalanych w tym internacie.
O, dużo było. Była ze mną koleżanka, później razem byłyśmy w jednym pokoju. Zosia, ale już nie pamiętam nazwiska. Sierota też, tak jak ja. Ale ona syberyjska. Ona z Syberii wróciła do Polski. Całą wojnę była. Cała rodzina jej zginęła, a ona się uratowała. Ona była chyba rok starsza ode mnie, może dwa. Bardzo taka biedna. Strasznie była, ale ja ją rozruszałam. Jak miałyśmy te potańcówki szkolne, to ja mówiłam, to miałam dwie takie dziewczyny. Zosię, która taka stała, taka ten, to chłopakom mówiłam, nie zatańczę z tobą, jeżeli nie zatańczysz z tą blondynką. A druga to była, z tym, że ona chodziła do innej szkoły, ta Zosia. Natomiast była taka koleżanka, Adela miała na imię, nawet jej nazwisko pamiętam, ale ona umarła po maturze. I ona była po chorobie mongolizm takim. Ale zdała maturę, wszystko. Uczyła się na pamięć. I nie wytrzymała jednak. I po maturze, podobno 6 tygodni po maturze, przestała pracować. No rzeczywiście troszkę wyglądała też tak jak to. Też chłopców tam tańczyli, ale to byli bardzo mili chłopcy, bardzo. Świetne takie chłopaczyska. A miałam w ogóle takich dwóch siostrzeńców w gimnazjum męskim i liceum i kazałam im do siebie mówić ciociu, mimo że oni byli jeszcze starsi ode mnie. Jeden był starszy o 2 lata, a drugi o rok. I mówili do mnie ciociu, bo ja im kazałam. To chłopcy z gimnazjum ziemi kujawskiej, to męskie, to jak mnie zobaczyli tam na spacerze czy coś, to zawsze, wiesz, chciałbym mieć jakąś ciocię jak Józef. A co, mówiłbyś ciociu? O, mówiłbym. Ja mnie to mówcie do mnie ciociu. Niemiłe, to taka młodzież była. Już taka troszkę inna może, ale dzisiaj też jest wspaniała młodzież. Nie można stale krytykować, bo my przyrównujemy do wyidealizowanej przez nas naszej młodzieży. Bo wcale jakby ktoś znowu wiekowo starszy na nas patrzył, to by też miał zastrzeżenia. Każdy wiek ma, wiesz, te uwagi, bo za moich czasów, ile ja razy słyszałam to, Boże. Za moich czasów dziewczynka by tak nie powiedziała, albo w moim, albo w twoim wieku tam, o, takie były do nas tak się starsi ludzie, ten. I ja też pewno tak, chociaż ja taka, ja nie jestem taka, ja myślę, że nie. Nie wiem, ale tak nie leży to w mojej naturze. Ja wprost przeciwnie, ja się doszukuję właśnie dobra. I kiedyś mnie zapytano, a jak pani widzi naszą dzisiejszą młodzież, czy też by się tak zerwała jak wy w tym? Ja mnie naturalnie. To jest taka sama młodzież, tylko dajmy im szansę, bo my tylko narzekamy zawsze. I na mnie też pewno ktoś tam narzekał, ja nie wiem, ale w każdym razie generalnie na moje pokolenie. Na pewno, tylko że ja już nie wiedziałam, bo ja tutaj... Ale wszyscy uważają, że za moich czasów, nie słyszycie tego? No, za moich czasów to tam nikt by nie pomyślał, żeby, a tam wiadomo co tam było. Ja tam nie można nikogo w czambu oczerniać, czy ten dlatego, że my jesteśmy idealni. Wcale nie byliśmy tacy idealni. Wcale. Pani Krysiu, jeszcze związki z prymasem? Ach Boże, bo ja przepraszam. Dobrze. Więc zgłosiłam się do księdza, że jestem po obozie, wszystko, no wiedział, bo on troszkę śledził. I
No i właśnie od dwójka się przemeldowałam do tego internatu, już do końca pobytu byłam tam. Z tym, że niestety rozstaliśmy się, bo prymas został biskupem lubelskim, więc tylko myśmy korespondowali. No, wspomniałam panu tak w naszej rozmowie, że prymas powiedział, że napisała wspomnienia o powstaniu warszawskim. Chciałby przeczytać i chciałby zobaczyć, ile ja odziedziczyłam po mamie, bo moja mama była, to trudno mi mówić może, ale była rzeczywiście osobą trochę ponadprzeciętną. Już pomijam studia, jedne, drugie, wszystko. Nawet konserwatorium, no więc co ja będę... Także filozofię, no stąd ta przyjaźń z prymasem. I w ogóle mama moja utrzymywała bardzo ścisłe kontakty z Kościołem. Wspominałam, że prymas Chląd na mojej przypustkę załatwiał wtedy domą odkazem się. To takie było, ale to kontakt był luźny, to nie aż tak. Ale byli tam. No i prymas był dla mnie przede wszystkim, dlatego tak wręcz no, kochałam, bo był blisko moich rodziców. To była osoba, która z nimi była, z którą mogę dzielić wspomnienia, z którą mogę dzielić swoje przeżycia. On był bardzo biedny, dlatego że ja z internatu do szkoły codziennie przechodziłam koło seminarium. I on odprawiał mszę świętą i zawsze była ta przerwa między końcem mszy świętej a moją szkołą, do której biegłam potem. To ja no, codziennie to przesadzam, ale tak 2-3 razy w tygodniu to byłam u prymasa i czekałam w poczekalni, jak wychodził z kościoła, to zawsze ten futrianin tam siedzi. No to zmienił trasę. Już nie chodził prosto do siebie, tylko przez tą salonik poczekalnię taką, bo zawsze liczył, że wiesz, ja już tędy chodzę, bo zawsze liczę, że jesteś. No ja mówię, no co, no i nic, tylko przyszłam powiedzieć, że wszystko. No po prostu, ja potrzebowałam tego kontaktu. Myśmy mogli, no nie rozmawiać, to przesada, ale naprawdę, czasami tak żeśmy sobie siedzieli, to już w Warszawie, już jak był prymasem, to moje pierwsze, to opowiadałam, moje pierwsze spotkanie, do prymas wtedy jeszcze na Szucha był, miał siedzibę. Dzisiaj nuncjusz papieski. A dlatego, że Miodowa jeszcze nie była przygotowana. No i ja tam przyszłam i taki otworzył, taki wpuścił mnie po schodkach. Taki furtianin ksiądz. No i naturalnie potraktował mnie troszkę dziwnie, bo tak z takim lekceważeniem lekkim, no bo... A jeszcze ja, a wtedy byłam już po operacji. Tak, nie. No okropnie, bo mi rozerwali tu. W każdym razie powiedział, że prymas nie ma czasu dla osób takich. A ja spojrzałam na niego, to mi się nie zdarza, ale jeżeli ksiądz przekaże jego eminencji moje nazwisko, to myślę, że wystarczy, żeby mnie przyjął. Ale spokojnie, bez żadnych tam. I on wyszedł i spotkał, bo później mi prałatpadacz opowiadał, że tak szedł ten furtianin i tak mruczał pod nosem coś i prałat mówi, co tak. A mu przyszła taka panieneczka i mówi, jeżeli tak powiedziała, to musi być ktoś ważny.
I prałat wszedł do prymasa, a prymas jak usłyszał, to powiedział: proszę tę panienkę wpuścić przed wszystkimi oczekującymi. A tam purpura ci siedzieli, siostry takie w tym. I ja taka sierota Boża tam wchodzę, o Jezu, mój Pan. I tak się na mnie popatrzyli, a ten jego eminencja prosił, że jak wyjdą siostry Szarytki, pani ma wejść. No to wszyscy patrzyli na mnie, matko, kto to jest? No ale nic. No ja nie mo... Ta klamka była na wysokości moich oczu, tak. Ja tak te ręce do góry, nie mogę za tą klamkę wziąć. No taka jestem zażyta. I słyszę: Krysiu, weź wreszcie za tę klamkę, bo drzwi nie otworzysz. Skąd on wiedział? Ja znając mnie, to już pewnie. No w każdym razie wzięłam, drzwi się otworzyły, weszłam. Sobą zamknęłam, no jak ja się zachowałam. Zamiast klamkę elegancką, to popchnęłam sobą tak te drzwi. I tak stałam, bo nie chciałam się odwracać. Czyli ja nie wiem, co ja miałam wtedy. Jak zobaczyłam, tak w dali siedział na takim podłogu. Jezu, kochany. I od razu się popłakałam. No i się zerwał bidula, podbiegł. No podbiegł, podszedł do mnie. I: Krysiu, co ty wyrabiasz? A ja, i dlaczego tak się? A ja tam, dlatego, że ksiądz jest tak wysoko. Bo już nie wiedziałam, jak to. To naprawdę, to żenująco się zachowywałam, naprawdę. Nie umiałam, no. No ale przywitał mnie i powiedział: Krysiu, między nami nic się nie zmieniło. I po latach, jak ja już miałam dwoje dzieci, na jednej ze śniadań, prymas do mnie: pani Krysiu, powiedział. Ja spojrzałam, taka, i się sobie, już mnie nie lubi. Ja mówię: dlaczego jego eminencja do mnie mówi pani? No bo dwoje dzieci, to nie wiem, czy ja mam prawo mówić ty. A ja powiedziałam: między nami nic się nie zmieniło. Śmiał się, mówi: ty jesteś dobra dziewczyna. Tak, trochę mnie lubił chyba, bo znosił moje wizyty z ogromną cierpliwością. I tak wielki człowiek, a ja taki mały człowieczek przecież, ale on cenił niesamowicie moich rodziców, szczególnie mamę moją. I tak się czuł troszkę odpowiedzialny. Musiałam zdawać relacje w szkole, z tego. Ale to, jak mu powiedziałam prymasowi, że między nami nic się nie zmieniło, to bardzo był taki miły. No i później dzieciuszki. I jak Andrzej mój się urodził, to prymas nie wiedział. Bo to się, bo ja tak nieszczęśliwie w tym wszystkim, bo ja po urodzeniu syna 3 miesiące mnie ratowano. Prawie. Bez tygodnia leżałam. Ale pewno się prymas tam modlił. No i później już nie mogliśmy zawiadomić, bo już był. A ja mężowi nie pozwoliłam pojechać na Miodową. Bo ja nie mogłam, więc ja mówię: nie ty, bo ja chcę prymasowi powiedzieć, że mamy syna. Bo ja myślałam, że 2-3 dni, 5 dni, tydzień. A ja byłam tak, no. Tak trochę grabarzowi spod łopaty uciekłam, tak, bardzo było źle. Dlatego jak Martusia miała się urodzić, to była, prymas był bardzo przerażony, bo wszystkiego się dowiedział, bo ja nie chciałam mówić mu. No i jak wrócił, to kupiłam bukiet róż. Andrzej od kwiaciarza jeszcze dostał jedną różę indywidualnie i poszliśmy na Miodową powitać. Tylko we dwójkę poszliśmy.
No i prymas tak spojrzał na Andrzeja i mówi: Andrzejku, jesteś wykładnią mojej niewoli. Bo urodził się, jak go aresztowali, i wrócił na przyszłe. Andrzej, przyjeżdżamy do domu, Andrzej mówi: już wiem, będę prymasem. Tak, ja mówię: dlaczego? Skąd to ten? Bo będę miał taką szafkę, jak prymas ma, taką szafę. A ja mówię: jaką szafę? A bo prymas ma takie dwie szafy. Bo zabrał go na górę, zawsze go zabierał. I mówi, otwierał tą jedną szafę. I otwierał i mówił: se wybieraj, co chcesz. A to była szafa ze słodkościami. I pamiętam pierwsza wizytę, więc prymas akurat wrócił z Rzymu, więc dostałam bardzo dużo pięknych pamiątek z Rzymu, z tej jednej szafy. Dla całej rodziny, wszystkie te. A natomiast Andrzej, otwarta szafa i wybieraj, co chcesz. I Andrzej wybrał tą mini czekoladkę taką, szwajcarską notabene. On nie wiedział, bo przynajmniej nie umiał czytać. Tylko była śliczna, bo takie miała różyczki na tym papierku i była tak, no te małe, te mini czekoladki, co są, nawet Wedel też produkował, takie o, o. To Andrzej z tej całej szafy, gdzie były bomboniery, no zresztą później prymas szedł za Andrzejem i już to wszystko, bo powybierał i później mi zapakował i ja zabrałam do domu. Ale Andrzej i mówi: słuchaj, to niesamowite, jak on już patrzył, patrzył i tam zobaczył i wyjął tą maleńką jedną czekoladę. Niesamowite. To, a już później Marta była, no to już Martę chrzcił, wszystko. Przyjęcie takie było. On robił przyjęcie chrzci. Chrzcinowe, że tak powiem. I więc ja chciałam powiedzieć o Martusie. No wyleciało mi z głowy. No widzicie, jak to jest ze starością smutno? Nie pamiętam, co ja chciałam powiedzieć o Marcie. Nie, no właśnie. Później już jak wrócił, to no to właśnie chciał mówić do mnie per pani, on właśnie jak Martynie, no te chrzciny były bardzo ładne, z tym, że Marta nie bardzo stosownie się zaczęła zachowywać, bo miała roczek, jak była chrzczona. Brała talerzyki a nie opowiem, jaka była porcelana. To człowiek bał się talerzyka wziąć do ręki, a co dopiero w nim walić. No coś, cudo, cudo. No i mina tych sióstr, które tam czyniły rolę gospodyni. No i ja mówię: Martusiu, proszę cię, uspokój się. Dobra. Martusiu, nie słuchaj mamusi, wal sobie. Patrz, ile masz talerzyków, pukaj sobie tymi talerzykami. Dzisiaj twoje wielkie święto, pukaj sobie. I wystarczyło, że spojrzałam na minę tych sióstr, stały tak, tak. Ale Marta jakoś pukała, ale chyba jakoś delikatnie, nie wiem, śmieszna. I prymas mówi: słuchaj, jak ty chowasz te dzieci? Ja myślę sobie: Boże, coś znowu narozrabiał, a to innym razem było. Przychodzisz, dzieci normalnie bawią się, idziemy sobie na górę, bo zawsze tam do tych szaf. I ani razu, przez tyle lat, ani razu, ani Andrzej, ani Marta
nie byli przeze mnie poproszeni, żeby zaśpiewaj prymasowi, powiedz wierszyk prymasowi, tamten, po prostu nie, ani razu nie popisywały się przed prymasem. Mówi, jak ty chowasz te dzieci? Mamy, jak do mnie przyjdą, to ja muszę przez pół godziny, godzinę słuchać wierszyków, bo różnych pioseneczek. A ja, ty przychodzisz, a tu ani me, ani be, nic. A ja mnie za to rozrabiają po tym, bo oni wychodzili, chodzili po schodach tego, bo tak się czuli. Oni myśleli, że im wolno wszystko, no bo prymas tak im pozwoli. Nie, ale to mówi, ani wierszyka, ani piosenki. Ja mówię, jego eminencję, wystarczy, że ja byłam taka. No mnie to bez przerwy wypił. Mama, Krysiu powiedz wierszyk, Krysiu zatańcz, Krysiu zaśpiewaj. O matko, i ci wszyscy biedni goście musieli słuchać tych popisów moich. Ojej. Wprawdzie się zachwycali, bo wypada. Mamusi nie zrobią przykrości, tak? Córeczkę ma genialną, niemalże. No ale nic z tego nie było. No. Tego socjalizmu, realizmu socjalistycznego mi zabrakło. Wtedy bym zaistniał. Tak. Tak, muszę wam powiedzieć, że no, nawet i ta starość, tak wszyscy narzekają, ja nie narzekam. Jestem bardzo stara, bo już za 3 miesiące 91 lat to jest trochę dużo, nie? Tak jakby tak policzyć, co? Ile to razy więcej od was? Matko jedyna. To nawet nie wiem, czy to można podzielić. Koniec świata. Ale trzeba to brać, co Pan Bóg nam daje, co zsyła. Bo na pewno chce dobrze. A jeżeli coś się złego dzieje, to sami sobie na to zasłużyliśmy. Tak myślę. Nie wiem, czy dobrze myślę, bo z tym myśleniem u mnie coraz słabiej. Ale staram się myśleć. Ale jedną rzeczą... życie uczy. Ja myślę, że ja... no nie powiem, że jestem coraz mądrzejsza, bo to wprost przeciwnie, ale myślę, że to doświadczenie, przez którego nikomu nie życzę. Ja dzieciństwo, młodość miałam tragiczną. No ja przecież jeszcze nie mówiłam, że byłam, siedziałam wprawdzie po kilkadziesiąt godzin tylko, ale strasznie boli, jak Polak przesłuchuje i gnębi. To jest nie do objęcia. Ja wybaczyłam Niemcom, bo tak ich pokierowali. Trochę się boję o Polaków, jak będą dalej kierowani. Ale to już nie moje dzieło, ja się na tym nie znam. Ja, mnie to tylko smuci, a już nic nie mogę zrobić. W każdym razie doznałam tylu bolesnych ciosów od życia, że dzisiaj nikt już nie jest w stanie mi zrobić większego kuku. I ja dzisiaj nawet tam byłam w takim jednym miejscu i tam panie ze mną mówią, pani to, jak pani przychodzi, to pani taka jest pogodna i zawsze pani taka jest do wszystkich uśmiechnięta i ten. A ja mówię, bo ja bardzo kocham ludzi. I mnie się zdaje, że ja doznałam tylu krzywd, że doszłam do wniosku, że już nie ma nikogo na świecie, kto może mi zrobić coś gorszego. Już nic gorszego nie może mnie spotkać. Także uczy, życie uczy. Ja miałam, no jak powiedziałam, no nie trochę, bardzo smutne, ale takie, co wspomniałam, przesłuchiwanie przez młodego Polaka. On się zwał Polakiem,
ale nie wiem, co miał wspólnego. W metryce urodzenia chyba tylko to, ale w sobie to tej polszczyzny nie mogłam się u niego doszukać. To było w latach stalinowskich. To było tak, tak. Mhm. I przecież ja wspaniałe pamiątki popaliłam, bo mieszkaliśmy w Międzylesiu. Wspaniałe. Jak mojego męża zabrali go, dlatego, że się ze mną ożenił. Dosłownie. No bo jeszcze były tam koneksje różne i to tak wyciągnęli. Widocznie jakoś się zainteresowali, a dlaczego? A, bo no, podeszli przez prymasa. No tak. No tak. Także, a taki, przepraszam, smarkarz, bo to bardzo młodzi ludzie, mówi, podobno pani była kochanką księdza Szafrańskiego. W internacie był nasz ksiądz, opiekun taki. Uwielbiałam go, wszystkie. A był taki trochę rubasznawy, taki uroczy. Że mieli donos tak z internatu tych sióstr niepokalanych właśnie, że podobno. A jeszcze ja w namiętności ducha mówię, z księdzem? Ale to rzeczywiście to wyszło, nie było trochę śmieszne. A później dopiero oprzytomniałam, bo mnie jakby ktoś dał obuchem w głowę, no. Nie no, przesłuchania były, czy mi prymas dawał pieniądze na utrzymanie, czy to, no takie. Ale ja prymasowi nie powiedziałam o tym, jak siedziałam. Nie chciałam go martwić. O mężu wiedział, ale on... Powiedziałam, że zaka. Nie wspomniałam, że to chodziło o niego i dosłownie. No i ja w ciąży. Była w sztacie. I prymasa zamknęli, a ja urodziłam. Czyli to było zaraz przed aresztowaniem? Zaraz przed, bo zaczęli i widocznie dokopali się tam w wizytach. Jak może tam wpisywali gdzieś. Te moje takie wpadunki, że tak powiem. Bez umówienia, to nie. To ja przychodziłam i się tylko pytałam, czy ma chwilkę tam... Bo prawopadasz trochę mnie lubił, on taki był przyjemny. Sekretarz prymasa. Bardzo taki miły ksiądz. Starszy, tak? I chyba starszy od prymasa. No. Dobrze, to już taka końcówka. Dziękujemy serdecznie. Ja dziękuję bardzo. To, co niepotrzebne, to tam pan to wycina, mam nadzieję. Nie? Dobrze. Dobrze, dzięki serdeczne. To naprawdę prześwietne. Nie, ja muszę powiedzieć, i mnie uciekają. Ja mówiłam o strzyżeniu głowy, o tej, że klasa obcia. Ale to wtedy, kiedy... Ja wróciłam z obozu. Tak, tak, bo tam rana była, no ja miałam, prawda? Bo to mi było na tak, ostatniej. Było, tak, było. Ale teraz na Zielnej spotkałam się znaczy przyszedł kolega z obozu zresztą. Mhm. Brat mojej koleżanki, z którą byłam razem. Chlistunów, nie wiem, może pan słyszał. Nie. On jest grafikiem, on bardzo dużo robił różnych takich projektował różne tam pisma, coś się tam oficjalne, te karty świąteczne, to on projektował sam od nas. Takie powstanie, bardzo taki zdolny chłopiec. I on dwa tygodnie, nie, ten czwartek, to ubiegły czwartek, on wpadł. I mówi, Marzenko, jak się cieszę, że cię widzę. I bez bandaża.
No, bo jak mnie ogolili, to ja tu nie miałam nic, ciała, nic. Goła czaszka, wyżarta, zgniła, brzydka. Tylko tu miałam, ale prosiłam, szyły. Troszkę było mi, jak wróciłam do Polski, to było mi troszkę tak niezręcznie. Wszyscy się oglądali. No tak, tak. Bo jeszcze jak nosiłam to zabandażowane, to nie bardzo, bo tu nosiłam furażerkę, to tu se zasłaniałam, a tu miałam bandaże, bo cały tył głowy miałam zżarty. Także to bardzo brzydko było tak. Peruk nie było wtedy. To znaczy gdzieś były pewnie, ale nie, ale więc takie to nie było, tak. Już to tak, już dziwne. No ale o, przeżyłam. Tak, już było. I już. Było. A na, już nagrywasz jeszcze? Nie, już nie. To dobrze.